Witamy w HTV. Rozmawiamy dzisiaj z Damianem Luberą po sparingu z Proszowianką. Sparing zakończony wynikiem 10-0. Dzień dobry. Dzień dobry. Damian, strzelasz ostatnio bardzo dużo bramek, trenujesz z seniorami, grasz w sparingach. Powiedz, czy trener mówił coś na twój temat? Jak w ogóle twoja kondycja? No, myślę, że moja dyspozycja w ostatnich sparingach jest niezła. Strzeliłem parę bramek, wiadomo, jestem napastnikiem, więc tego się ode mnie wymaga. Drużyna wysoko wygrywa, więc jest dobrze chyba. A czy już wiesz coś a propos swojej pozycji, czy będziesz grał w pierwszym składzie? Trener już coś mówił na ten temat? To czy będę grał, to oczywiście chyba tylko trener wie. No ale ja się staram na treningach, jak wszystko robię, jak najlepiej potrafię. Tak jak mówiłem, tylko trener chyba na tą porę wie, czy będę grał, ale będzie ciężko. Trener ostatnio zaznaczał, że teraz już powoli wystawia właśnie składy, które prawdopodobnie będą pierwszym składem. Czy myślisz, że to będziesz właśnie ty? No, ciężko powiedzieć, jestem młodym zawodnikiem, dopiero wszedłem do drużyny. To się okaże. Najbliższy mecz za 3 tygodnie w Piaskach. Zobaczymy, czy trener na mnie postawi. A czy nie boisz się powrotu Łukasza Cichego, który mógłby zagrozić swojej teraz dosyć mocnej pozycji? Znaczy wiemy, że Łukasz Cichy w tamtej rundzie grał tutaj u nas, strzelał sporo bramek. Wiem, że dostał szansę w Sosnowcu, ale tam jednak nie został. Ja bym się cieszył tylko, gdyby Łukasz wrócił, bo wiemy, że gdy jest rywalizacja, to człowiek się rozwija. Także ja bym się cieszył po prostu. Myślę, że bym się przy nim rozwinął, mógłbym się dużo nauczyć. Super. Dziękuję bardzo. Dla HTV Agata Marzec.